Siematu Emil, pozdrawiamy dzisiaj z prefektury Kanagawa, tutaj pod Tokio. Dzisiaj wybraliśmy się ze znajomymi Aiko nad morze, aby szukać małż. Będziemy dzisiaj zbierać muszle, skorupiaki, czy cokolwiek to jest. Będzie fajnie. No i gdzie będziemy szukać tych skorupiaków? Otóż będziemy ich szukać tutaj, w zatoce. Tylko na razie jeszcze nie możemy tego zrobić, ponieważ jest tu woda. Ale już wkrótce morze się cofnie, nadejdzie odpływ i będzie można zejść na dół szukać skorupiaków. Dzień dobry. Dzisiaj潮干狩りに来ました。 潮干狩りというのは、日本で5月にあるレジャーとしてすごい人気のもので、こういう海に来て、潮がすごく引く日に来て、で貝をスコップとかで取って、で家に持って帰って食べるっていう、そういうレジャーです。取ったらここに入れて砂を取るんだけど、ぷかぷか浮いて引っ張れば勝手についてくるっていう。なるほど。すごい便利なツールだ。便利なツールですね。Dostaliśmy już sprzęt tutaj do szukania małż. Są łopatki, jakieś widełki. Jest i siateczka, żeby je wrzucić. Zaraz wbijamy do morza. Kokioa darega katsutomo. なんで katsuki がないの全然。Jesteśmy już nad morzem. Już całkiem się morze prawie tutaj cofnęło, ale będzie się cofać jeszcze powoli, aż do 11. Dużo ludzi, widzicie, już kilkaset osób zbiera. My też się bierzemy do robót. A i tutaj już jest suchy ląd prawie. Bierzemy się do roboty. O. Widzicie, kudasai. Tak się to powinno robić. I szukamy małż w piasku. Nic nie ma. Powiem tak, nie jest to prosta robota. Trzeba tutaj tymi grabiami przeczesać piasek, a potem dłonią wyszukiwać małże. Trafiłem się ładna. Bardzo proszę. No i tak jedna po drugiej, powolutku, powolutku. Gdzie, nie? O, ta jest zepsuta, jest otwarta. Patrzcie, jakie tłumy już się zebrały. Przez to nie mogę nic znaleźć, bo już chyba wszystko wybrali z wody. Nie mogę się jeszcze pochwalić wielkimi rezultatami. Zebrałem odrobinę. Postanowiłem iść głębiej. Dalej, trochę do brzegu. Tam też ludzie już zbierają, widzę. Może tam będzie dla mnie szansa na znalezienie czegoś na śniadanie do mojego zupy miso. Chyba trafiłem w żyłę złota, bo tutaj naprawdę jest ich pełno. Od razu wyskakują. Do. Znaleźliśmy jakieś naprawdę niesamowite miejsce do gdzie jest ukrytych naprawdę masa małż. Wszystkie są w jednym miejscu. Tori hodai. Te tsukkomu dake asari ga. Wa, sugoi. Ora. O. Sugoku nai? Sugoku. Zbieramy już małże od około godziny. Aż co tam udało się zebrać. Trafiliśmy naprawdę na żyły złota. Nasze złoto. Wysypujemy. Patrzcie na to.
うわ。すごくない？すごい。こんなに取れたんだ。よっしゃ、やばい。よし。A tu możecie zobaczyć, jak poruszają się małże. Plują wodą na boki. Jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie, że się ruszają. To jest niesamowite. Wszyscy zostawiają tutaj takie swoje lodóweczki, do których będą wrzucali właśnie potem małże. Ich jest tu pełno. Ale zobaczcie, ile ludzi już teraz. Jest około 10, 11. Widzę, kudasai! Konnani asari ga toremashita! Nani ni shiyou? Asari no miso shiru, aqua pazza, bongore pasta. Nandemo dekiru. Tabun, nankagutsu bun ka toremashita. これからなんかこういう長いマテ貝っていう別の貝を探しに行きます。なんか砂の中からニュって出てくるらしい。Tutaj już trwa operacja wyszukiwania właśnie tych małży podłużnych. Trzeba wykopać i próbować wyciągnąć na powierzchnię za pomocą soli. Wydekuru toki ga aru. Toki ga aru. Tych otworkach właśnie. Czoto matanaite. Schowane są te małże. Trzeba zasypać soli i potem wychodzą. A skoro wszyscy kopią, bawią się w piasku, to ja też turbuję. Trzeba szukać tych otworów. Może gdzieś będzie. Matygaj. Co to jest? A, この竹みたいなやつ、これ貝なんだ。そうそうそうそう。もう血割り。なんかね、修正。No i to jest taki glutek schowany w... Grotesk. Takiej muszli podłużnej. Wygląda nieco obrzydliwie. Gdzie je, w ogóle? Chuj. Chuj. O, wyszedł. Chuj. Finish. どっちか取った方がいいな。おっ、よし。jednego、mam jednego、patrzcie。ナイス。ナピエメ。おー、całkiem duży。イェーイ、ブラバーダーミー。そのうちの1匹だけ殺して、これは生きてたんだ。取った？うん。2匹か3匹かな。取れた。いや、もうちょっと大きいやつ取りたかったんだけど、取れなくて残念。でもなんかそのマテガイを一番怖がってた人が一番大きいやつ取ってた。My już zakończyliśmy zbieranie małż, mamy ich wystarczająco dużo, parę kilogramów. Wystarczy na wiele, wiele miesięcy robienia zupek miso w domu. Bardzo fajna zabawa, polecam każdemu, kto jest akurat wtedy w Japonii, kiedy jest sezon na małże, czyli około maja. Więc jeśli macie jakichś znajomych tutaj w Japonii, weźcie ich ze sobą, oni wam powiedzą, gdzie pojechać i będziecie robić właśnie takie rzeczy. To jest całkiem zabawne, fajna zabawa, dzieciakom się bardzo podoba. Dziękuję, to wszystko na dzisiaj. Zostawcie komentarz, zostawcie suba, ponieważ kolejne odcinki prosto z Japonii już nadchodzą. No i koniecznie zajrzyjcie do naszego kursu języka japońskiego, który już się zaczął na kanale. Pozdrawiam, na razie.